wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pokazującym Partię Mistrzów Świata. Dziś Anatol Karpow. Anatol Karpow. Jego przeciwnikiem jest Wolfgang Ullmann Enerdowski, to jest napisane niemiecki, ale kiedyś był ze wschodnich Niemiec, szachista. Także Wolfgang Ullmann niedawno przed tą partią, partia grana w 73 roku, w 71 roku był uczestnikiem meczów pretendentów, czyli po przegraniu tego pierwszego meczu można powiedzieć, że dzielił 6., 9. miejsce na świecie. 6., 9. miejsce na świecie. Był wybitnym specjalistą obrony francuskiej, właśnie tego debiutu, który będzie grany, oraz czarnymi obrony Grünfelda i królewsko-indyjskiej. Fantastyczne analizy swoich partii komentował w Roszady Europa w niemieckim miesięczniku, z którym przez ładnych parę lat współpracowałem. No cóż, kiedy wydawałem miesięcznik Szachy Chess. Karpow białe, Ullmann czarne, jedziemy. E4, E6, D4, D5. W tamte lata, a chyba prawie w ogóle, Karpow grywał wariant ze skoczkiem na D2. Tak zwany wariant Tarasza. To pozwala białym zagrać C3. I trzymać centrum. Tu gra wariant inny. Gra wariant, w którym wymienia pionki. Niektórzy bili tu hetmanem. Pionki. Niektórzy biją hetmanem. I tu jest o taki uroczy wariant. Albo nawet taki. Tu się piona odbija. Piona się odbija, ale nie będę tego teraz analizował ani omawiał. Ja tylko wskazuję na taką możliwość. Wskazuję na taką możliwość. I jeszcze raz mówię, nie mogę w czasie jednej partii komentować każdego posunięcia, który tam mógł nastąpić, tylko i co tam mogło być, bo to bym tak mówił, aż by mi się, coś by mi się skończyło, a ja bym jeszcze mówił. Nawet bym nie zauważył, bym się prąd wyłączył. Tu trzeba powiedzieć, że ten wariant Karpow ćwiczył także w meczu z Korcznojem, który był w 1974 roku. Powstała typowa pozycja z izolowanym pionem hetmańskim. Pole przed tym pionem jest silnym polem białych i słabym polem czarnych. Tak to w życiu jest. Białe będą stawiały figury na D4, będą starały się zachować słabość tego piona, a czarne będą próbowały go pchnąć, wymienić, atakować. Bardzo ciekawe posunięcie. Goniec idzie po marszrucie, żeby wymienić aktywną figurę gry. Inne sposoby wymiany tego gońca widzieliśmy w pozycjach z obrony Tarasza. Zachęcam, bo pozycje są podobne. Typowa pozycja z izolowanym pionem hetmańskim. Goniec H4. Goniec G4. Goniec E2. Pozycja jest idealnie równa, ale takie równe pozycje
Anatol Karpow, mistrz świata, lubił grać, a Wolfgang Ullmann tak trochę mniej chętnie. On wolał dynamiczne pozycje. Goniec idzie na H5. To można grać różnie. Wieża E1. Hetman B6. Skoczek F na D4. Tu Karpow sprytnie chce wymienić jeszcze białopolowe gońce, bo im więcej figur wymieni, tym trudniej będzie bronić piona D5. To oczywiście chodzi o lekkie figury. Ktoś powie, że ten goniec jest słaby, bo pion na białym polu. Tak, ale ten goniec jest najlepszym obrońcą piona D5. C3. Normalne. Na D4 będziemy odbijać figurami. Na skoczek C6 byśmy odbili najpierw hetmanem, a potem koniem, bo bicie pionem likwiduje słabość. Wieża E8. Goniec F1. Dobre pole dla gońca. Odsłania wieżę. Goniec E4, a to nie groźne. Goniec G3. Widzimy, że chcą wymienić. Czarnopolowy goniec jest ważny, bo kryje czarne pole. Bijemy do centrum. Bijemy do centrum i tu widzimy kompleks słabych czarnych pól. Ale do wygranej jeszcze daleko. Dopiero to posunięcie, po wieża AD8, pozycja byłaby w granicach równości. Posunięcie A5 pseudoaktywne jest słabe. A4. Powstaje pion. Wydawało się, że białe nie mogą zagrać A4, bo po skoczek D4 wisi koń, nie można bić hetmanem, trzeba zbić pionem. A tu się okazuje, Karpow zbił i nie bał się, bo po skoczek B5 czarny ma dużo kłopotów. Tiu. Hetman tak jakoś się plączy, nie wiadomo jak on się będzie wydobywał. Ktoś powie, że książce było napisanie. Czyż nie pysznie się wydobywał, czyż nie pysznie, ale no nie widać, nie widać. Jakieś wieża E2 i jak on się będzie wydobywał? Na pewno nie pysznie. Nie pysznie. Tu podpowiadam, że to były komentarze, gdy zrobili dowcip Wokulskiemu i mu zabrali drabinę. Dobra, wracamy do partii. Skoczek C6. I teraz problem, bić czy nie bić. Podwiązka. Teraz skoczek nie zbije, bo poleci jakostka. Jest czas na poprawienie figur. Wieża ED8. Teraz, proszę bardzo, kombinujemy jak Anatol Karpow. Anatol Karpow wykonuje posunięcie, dzięki któremu zdobywa siódmą linię. G4 będzie ograniczał gońca. Skoczek bije D4. Hetman bije D4. Hetman bije D4. I chociaż czarne osiągnęły swój cel, spowodowały, że izolowany pion zamienił się w centrum statyczne, to jednakowoż stoi na białym polu, a goniec nie ma dobrego odejścia. Na G6 będzie poza grą. Wieża AC8, F3. I gdzie ma iść biedny goniec? Odszedł. I wieża wpadła na linię siódmą. Wieża wpadła na linię siódmą. Atakuje tu. Czarny nie bardzo może postawić wieżę na E8, bo tu goniec atakuje. B6. Wieża AE1.
Niespodziewanie czarny król znajduje się w siatce matowej ze względu na słabość ósmej linii. Pchnięcie piona niewiele pomaga. H6. I teraz proszę bardzo. Anatol Karpow z 2, ja wierzę. Po wieża C2 przewaga białych byłaby trudniejsza do realizacji. Po wieża D6. Jak marzenie. To się nazywa absolutne panowanie na siódmej linii. Absolutne panowanie na siódmej linii. Zwracam uwagę, że to jest taki punkt, że jak białe wieże zbiją, to będzie, przepraszam za rażenie, masakra, czyli mordowanie większej liczby figur przeciwnika ze szczególnym okrucieństwem. Co mają grać czarne? Co mają grać czarne? No jest prawie cukcwang. Wieża C2 nie pomaga, bo grozi przyjście gońca na E8. H5, próba wyzwolenia. Bardzo proszę, hop, hop, G4 i wracaj gońcu tam, gdzie byłeś. I F4, my tu polujemy na gońca. Pozorna aktywność. Ponieważ grozi zagranie F5 z wygnaniem gońca i wieża, no to teraz proszę. Wieża bije F7. Wieża G6. No na moment się broniliśmy. G5. Widzimy, że ta wieża nie ma ruchów, bo broni punktu G7. Król H7. A tu goniec chce przyjść i wygonić tę wieżę. Wieża bije B2 i czarne nic nie mogły zrobić. Goniec przychodzi. Szaszek. Szaszek. Gdzie ten szaszek? Król E1. Tu szaszki się kończą, bo król pójdzie. Wieża D6. Wieża G7. Absolutne panowanie. I wieża G7. Aaron Nimcowicz nazywał to absolutnym panowaniem na siódmej linii. Czarne są bezbronne. Pion dojdzie do G6 albo do G7. Albo goniec odejdzie i wieża wpadnie na ósemkę. A wieża może sobie dać parę szachów. Zobaczmy partię od samego początku jeszcze. Zaczęło się niewinnie. Wariant Tarasza, skoczek D2 przeciwko obronie francuskiej. Wymiana. Czarne dobrowolnie idą na pozycję zizolowanym pionkiem hetmańskim. Nie boją się i słusznie. Korczoń często odchodził gońcem na B6, trzeba powiedzieć. Goniec wykonuje manewr przerzucenia na G3 w celu wymiany czarnopolowego gońca, tego, który broni czarnych pól. Gońca, który broni czarnych pól. Potem zobaczymy, że wieża będzie wpadała na siódmą linię poprzez czarne pola, zajmując czarne pola. Tak profilaktycznie, żeby o, tu chcemy uprościć. A4, doskonały ruch, czarne nie przewidziały. Skoczek wchodzi na B5, są problemy, puszczone zostało pole. Okazuje się, że piona B2 nie można bić. Łapiemy gońca. Hetmana trzeba wymienić. I chociaż czarne pozbyły się słabego, izolowanego pionka, to przegrały linię E w sensie tego, że goniec kontroluje pole E8. O. Goniec kontroluje pole E8.
Wszyscy kontrolują, a wieża tu chce wpaść. Wieża AC8, F3, wyganiamy gońca. Bardzo dobre, profilaktyczne, bo goniec nie będzie atakował punktu G2. Wieża wpada na siódemkę, od razu kasuje parę pionków. B6, zdwojenie wież. Zdwojenie na siódemce. Goniec chce przyjść na E8. Próba uwolnienia. Cofamy gońca, jednocześnie król dostaje pole G3. Próba odgonienia gońca od pola F7, bardzo skuteczna. Takie szachy na C3, już nie ma szacha. Wieża kasuje. I deplasacja czarnej wieży, po którą przyjdzie goniec i ją wygoni. I punkt G7 pada. Hop. I podziękowanie. Wolfgang Ullmann zastosował prawie manewr Unzikera. Unziker to był taki zawodnik dla odmiany zachodnio-niemiecki, też bardzo silny, który miał zasadę, że poddawał pozycję w równej pozycji materialnej. Podobno miał taki zwyczaj. Tutaj tylko pionek mniej, ale uznał, że Anatol Karpow to wygra. No tu nie ma wątpliwości. Dziękuję ślicznie za uwagę.